Mam nadzieję, że moja mama tego nie ogląda. No, pewnie wszystko około 100 tysięcy złotych. Wow! Możliwe. Tak nie liczyliśmy dokładnie, ale to nie jest spontaniczny wyjazd, to jest planowany wyjazd. Też ceny się zmieniają, bo czasem kupujemy bilety, czasem odsprzedajemy bilety. Można to zorganizować taniej. Traktuję to jako podróż życia. Musisz kochać piłkę nożną. Kocham piłkę nożną, tak. Zdecydowanie to nie jest pierwszy wyjazd, nie jest pierwszy mecz. W tym roku też na kilku meczów w Hiszpanii. Jeżdżę za reprezentacją, więc jest to na pewno coś, co jest dla mnie najważniejsze. Jak pan tu przyjechał? Dużo pieniędzy to kosztowało, ale tak szczerze? No, trochę dużo kosztowało, tak wiesz... Ile? Tak 10 tysięcy dolarów kanadyjskich na 2 tygodnie. To trochę drogo jest. Nie jest tak tanio. No, ale dla chcącego nic trudnego. Tak. Oszczędziłem dużo pieniędzy, żeby tu przyjechać przez parę lat. Naprawdę? No, tak. Aż tak kocha pan reprezentację Polski? No jest pan z Kanady. Jaka jest historia za tym? Ja grałem w Anglii w trzeciej lidze, na pierwszym razie. To jak grałem w trzeciej lidze w Anglii, to kocham piłkę i całe życie grałem. I w Kanadzie grałem też, w reprezentacji Kanady do 20. Dobrze, to teraz takie trudniejsze, bardziej osobiste pytanie. Ile wydaliście na te mistrzostwa, ale tak szczerze, i czy to się w ogóle opłaca? No bo jeden z kibiców powiedział nam, że wydał ponad 100 tysięcy złotych. Może jakąś pralkę pan sprzedał, lodówkę, żeby tu przyjechać? Na szczęście nie sprzedałem, jestem tu z grupą wycieczką firmową, więc w pewnej części sponsorowany wyjazd. Swoje koszty tylko tutaj organizacyjne na miejscu, więc nie wydałem za dużo. Okej, a pan tak samo podobnie? Tak, dokładnie tak samo. No a gdybyście mieli tak sami tu pojechać, jak pan myśli, ile to może kosztować? No myślę, że trzeba się przygotować na jakieś 20-30 tysięcy, wszystko zależy gdzie się mieszka. Nie, to można samochód kupić. No można, i to nie jeden pewnie. Wszystko zależy gdzie się mieszka, wszystko zależy na jakie mecze się idzie, tak? Na który stadion, gdzie się jada. No to można pewnie trochę taniej, można na pewno dużo drożej, wszystko zależy od tego jak się do tego podchodzi. A droga sprawa czy nie? Czy się pojawi? Bardzo droga, ale myślę, że warto. Jesteśmy tutaj drugi dzień. No, inny świat. Inny świat, czyli... Tak. To się czuje. No, tu jest wiele narodowości, ale widzę, że ludzie są szczęśliwi, czują te mistrzostwa. Kupę kasy to kosztuje, ale tak szczerze. Drogo, tanio? Zależy jaka kieszeń. Pomidor. Tu we w kieszeni pan ma? Pomidor. Nie jest to tania rzecz, ale w końcu trzeba uwierzyć, że ta Polska do czegoś dojdzie. My liczymy, że właśnie teraz, że tworzymy taki zespół, który wreszcie coś nam to na tym świecie pokaże. A że jest to egzotyczny kraj, to liczymy, że będą egzotyczne medale.